Cześć. Cieszę się, że tu jesteś i zainteresował Cię nasz podcast. Za chwilę usłyszysz jego fragment. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Miłego słuchania. Rozwija się sprawa, czy wraca sprawa Pegasusa? Otóż um, ustąpił, podał się do dymisji um, Michał Kierski, szef prokuratury gdańskiej, który prowadził sprawę. Rodzi... Tata, taty Brejzy, Ryszarda Brejzy, prezydenta Wrocławia i jego syna Krzysztofa Brejzy, który jest senatorem, a był posłem Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze co goś zrobił? No bo on <grym> stawiał tak. Brejzie. Zarzuty. Drodzy Państwo, to, Państwo, dotyczy tak zwanej afery fakturowej. Nie chcemy wchodzić w szczegóły, ale chodzi to była o. Była sprawa, która stała się pretekstem do inwigilacji szefa sztabu Platformy Obywatelskiej w 2019 Brejzy. roku. Chodzi o generalnie o przekręty jed... pracowników urzędu w Wrocławiu lewe faktury. Tak? I teraz prokurator Kierski starał się dowiedzieć, że prezydent Brejza, czyli ojciec Krzysztofa Brejza o tym wszystkim wiedział i że krył. A, yy, a przy tej okazji rzeczywiście Krzysztof Brejza był inwigilowany i słuchaj ten kierski <gryw> słuchaj w, ponieważ Inowrocław jako miasto jest ma status poszkodowanego no bo ktoś płacił za te lewe faktury no więc wysłał miastu, jako poszkodowanemu, dokumenty, wiesz, z tego śledztwa. I wyszła tam wnioski dotyczące indwigilacji Pegasusem Krzysztofa Brejzy. Jest tak błyskotliwy prokurator na cztery prokuratury okręgowej w Gdańsku i teraz jest na urlopie, wiesz, z którego już nie wróci. Może takie uczciwy jest. A wiesz, jaki to związek z Orlenem? Bo ci goście, którzy robili Brejzę w służbach, już nie są w służbach. Poszli do Orlenu, do, do tego wydziału bezpieczeństwa. <laughs> Bo Obajtek nie ma dopuszczenia do yy, ściśle tajnych, do tych dokumentów z klauzulą ściśle tajne, więc on sobie założył taki wydział bezpieczeństwa w Orlenie. Zresztą takie wydziały powstały w ogóle w największych spółkach Skarbu Państwa, gdzie oni pozatrudniali byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, żeby właśnie czuwali nad przetargami i tak dalej. No, analizowali dokumenty niejawne, do których prezes nie ma To jest trochę dostępu. Wiesz, to jest, jakby nie chcę wprowadzać nowego wątku, to jest teraz trochę dyskusja z boku, ale w tych wydziałach bezpieczeństwa w Orlenie, w rozmaitych spółkach są na przykład, byli funkcjonariusze CBA, którzy robili obajtka jako wójta pcimia, śledząc jego ukrywanie nieruchomości. Panie daniu to nie ja, to znaczy oni tak uważali, tylko jak oskarżenia poszedł, że pan zaniżał nieruchomości, które pan ma, których pan ma, miał wtedy już bardzo dużo, że miał związki z gangsterem, z bandą gangstera, który miał uroczy pseudonim Prezes, Zawsze mnie to wzrusza. I w dodatku, że wziął 50 yy, pajdy od tego prezesa za ustawienie przetargu na kanalizację. I część z tych agentów w tej chwili pracuje w Urlenie. Więc ja uważam, że generalnie Daniel Obajtek jest bardzo mocno obstawiony i wziął tych gości od Brezy. Ale jeżeli. Słuchaj, no, jakby znamy media, znamy politykę. I no, jeżeli on, ten błyskotliwy prokurator z Gdańska, wysłał te kwity do Inowrocławia, no to nie mogło być inaczej, drodzy Państwo. My te kwity. Poznaliśmy i okazuje się, że ten, który ma ambicje kierowania w przyszłości Trybunałem Konstytucyjnym. Bogdan Święczkowski, Który ręka próbuje ziobry. kwestionować mandat prezesowski Julii Przyłębskiej, tak mocno przez męża osadzonej w nieruchomościach pisowskich. Onże podpisał ten wniosek o inwigilowanie yy, Brejzy i yy, yy, uczestniczył też w tym Ówczesny wiceszef CBA Grzegorz Ocieczek, to jest były prokurator związany z Ziobro. Za pierwszy rządów PiSu był absolutnie na twardo człowiekiem Ziobry. Potem udał się w stan spoczynku, za który wszyscy Państwo, pani redaktor i ja płaciliśmy. Zaraz przejdę do wyliczeń. Tylko tutaj oddam pani redaktor, żeby trochę się powyzłośliwiała, zaraz jej oddam głos. Poszukam, ile on brał kasy. W każdym razie. Yy... Ocieczek, czyli wiceszef CBA, człowiek Ziobry, były prokurator, razem ze Święczkowskim, przyszłym autorytetem konstytucyjnym, podpisali taki wniosek o inwigilowanie Brazy w tej sprawie, która dotyczyła faktur w urzędzie w Wino Wrocławiu. A dzisiaj nie ma prokuratora? Goście są w Orlenie, sprawa coraz bardziej zalatuje. Spokojnie, to nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia.